Proszę Państwa, po tej uroczystej mszy, która jest między innymi poświęcona 51. rocznicy Powstania Warszawskiego, udało mi się spotkać dwóch uczestników. W tej chwili przedstawiam Państwu pana Jana Markiewicza, który w czasie Powstania Warszawskiego, ja nie wiem ile pan miał lat, możemy to obliczyć, jeśli pan się przyzna. 21 miał. No to był pan w pełni dojrzałym człowiekiem. Zaczynałem. Tak, panie Janku, czy jest pan w stanie 51 lat wstecz cofnąć się pamięcią i opowiedzieć telewidzom, jak to w ogóle, jak pan przeżył to powstanie, bo wiemy, że przecież wtedy właśnie w czasie powstania najwięcej ludzi zginęło w Warszawie. Niemcy mordowali, bombardowali, jak nigdy przedtem. A o powstaniu, jak się zaczęło, jak wybuchło i przebieg, jego przebieg, to ja myślę, że jest dosyć znane. Tak, bo to było pod egidą Armii Krajowej. Tam Burko Komorowski, generał, był naczelny wodza. Ja bym powiedział coś trochę wcześniej, jak ludność polska, warszawiacy się przygotowywali do tego, powstania. Tak. Więc po klęsce w 1939 roku, kiedy jeszcze nie ostygły nasze rany zadane przez najazd niemiecki, nastąpił terror hitlerowski w całej Polsce, no i w Warszawie. Ludzie chcieli jakoś się zorganizować i przeciwstawić się temu terrorowi. Chcieli coś zrobić, żeby nie stać się niewolnikami, tak jak to... Czyli nie poddać się tak okupantowi do końca, jakaś została nadzieja. Tak. Więc ludzie zaczęli organizować się w małe grupy, przede wszystkim ci, co się znali, bo w takim wypadku... Wiadomo, to była konspiracja przecież. Tak, trzeba mieć zaufanie do tego, jeden do drugiego, z kim się jest w konspiracji. I tak się właśnie ta konspiracja zaczęła. Ja osobiście byłem przed wojną harcerzem, więc moje życie w konspiracji zaczęło się w naszej drużynie harcerskiej. Wtedy miałem 16-17 lat, więc nie byliśmy jeszcze przygotowani do bycia żołnierzami, tak. Do bycia żołnierzami, ale harcerstwo było zorganizowane wtedy, jako nazywało się Szare Szeregi. I naszym zadaniem było tak zwany mały sabotaż, to znaczy mały wywiad. Ja pamiętam, zbierałem wiadomości o tym, ile samochodów wojskowych niemieckich przejechało przez tą ulicę, ile przez tamtą i tak dalej. Wszystko robiliście rozeznanie po prostu i do dowództwa się dalej to wszystko. Tak, które później drogą, która nam nie była znana, było przekazywane aliantom. Więc były również, ja brałem również udział w robieniu planów miasta, kilka bloków w Warszawie. Musiałem rozeznać na narożnych domach, gdzie są dwie bramy. Tak, przepraszam, czy panu wchodzę w słowo, ale czy panu są znane osobiście jakieś postacie z oddziału właśnie Szarych Regów, jak Zośka i Parasol? Ja to z książek wiem i z opowiadań. Oczywiście, ja znałem, znaczy słyszałem wiele o nich. To w czasie powstania spotkałem kilku żołnierzy z batalionu Zośki, bo oni przeszli najpierw przez Wolę i Stare Miasto. Ja byłem w Śródmieściu. Ja byłem w Śródmieściu osobiście i do nas przeszli kanałami, przeszły oddziały ze Starego Miasta, po upadku Starego Miasta. Jak się zdobywali broń, może pan powie? Więc broń. Co pan mówi, jak się zaczęło powstanie, nasza kompania, która leczyła może jakieś 50 osób wtedy, my mieliśmy tylko 7 pistoletów i jeden karabin. A jeden pistolet maszynowy, tak zwany szmajser. To bardzo mało, resztę tylko chęci do walki i ręce, tak?
ale naszą główną bronią to były butelki zapalające. Tak, z benzyną, myślę. Z benzyną, tak. A więc naszym zadaniem naszej kompanii było zdobycie koszar. To była właściwie szkoła, budynek szkolny Górskiego na ulicy Górskiego, w którym wtedy mieścili się tak zwani własowcy. To są ci jeńcy. Ukraińcy, ja myślę, którzy przeszli na stronę niemiecką. Jeńcy sowieccy, którzy przeszli na stronę sowiecką, tak. Znaczy oni przeszli na stronę niemiecką, pomagali Niemcom. Na ich służbie byli po prostu. Żeby zwalczać komunizm. Więc myśmy zdobyli, nie była ciężka walka, bo tam ich było mało i uciekli jakoś. Także to było łatwe, ale później musieliśmy obstawiać nasze bloki i nasze ulice, żeby jakiś kontratak niemiecki nas nie złapał. Więc myśmy byli w domach, powiedzmy na piętrach, w oknach obserwowaliśmy ulice. Ulice były jeszcze pod panowaniem Niemców, jeździły czołgi, samochody ciężarowe z nimi, więc z okien myśmy właśnie strzelali do nich i rzucali butelki zapalające. Nie każda trafiła, oczywiście, ale w każdym razie my mieliśmy naszą placówkę, obstawiliśmy dom na Nowym Świecie, to jest ta główna arteria w Warszawie. I to był już drugi dzień powstania, Niemcy już przestali jeździć, jednak... Wycofali się, boście im tak dokuczali. Więc jak zdobywaliśmy broń? No więc oczywiście w tych koszarach, gdzie myśmy zdobyli, tam było trochę broni. Także po kilku walkach, później były inne walki, na Poczcie Głównej to było niedaleko, tam było dużo broni. Oczywiście nigdy nie było broni dosyć. Bo amunicja też potrzebna była potrzebna, tak. No a co z jedzeniem właśnie, z wodą? Wiem, że to były, pierwsze dni były jeszcze, byście mieli jakieś zapasy i tak dalej, ale później było coraz gorzej niestety. A więc jak myśmy się przygotowali do powstania, dostaliśmy rozkaz, żeby zabrać ze sobą prowiantu na 3 dni, bo za 3 dni może Rosjanie przyjdą. Tak, oni stali, ja muszę przypomnieć, tak stali za Wisłą przecież, tak, prawda? Tak. Oczywiście oni nie przyszli nigdy, nie... Do końca powstania ich nie było widać. To nie tylko, przepraszam, Rosjanie, tam były dywizje przecież generała Berlinga, prawda? O, tam była dywizja generała Berlinga, jednak on na swoją rękę, dał, pozwolił kilku batalionowi, zdaje się jednemu z tej Armii Ludowej, przepłynąć na naszą stronę. Ale za to został zdjęty z dowództwa i później jeszcze Rosjanie się jeszcze cofnęli i tak nas zostawili. Wiem, że alianci po prostu były loty specjalne, gdzie jakieś zrzuty wam dokonywali. Nie wszystko chyba trafiało w wasze ręce. No nie wszystko trafiało. Najpierw Anglicy rzucali nocą. Czasami się trafiło, że coś dostaliśmy, a największy nalot, znaczy nie nalot, ale taki przelot tych amerykańskich Super Fortec był 18 września. Ja pamiętam, ja leżałem w szpitalu, to już byłem ranny wtedy i przez okno widziałem, jak lecieli i spadochrony leciały. Z tego to połowa prawie spadła na linię, znaczy za linię nasze, w ręce niemieckie. A część rosyjskie się dostała i też do niewoli poszli, bo miałem okazję spotkać taką postać właśnie. Tak, tak. No różnie bywało. Tam trudno w takim chaosie, a szczególnie gdy się jest ciągle pod ogniem i nie ma... Wiem, że wyście, mówiąc szczerze, dni leciały, biliście się z całym patriotyzmem i wiarą, ale niestety zostaliście sami sobie, jak to mówią, na pastwę losu. Nikt nie pomógł.
wszystko się kończyło, zapasy. Niemiec, przeciwnik silniejszy był, wiadomo, używał sztukasów, samolotów do bombardowania, odcięci od wody, od pomocy, nie było medy, ani żadnych lekarstw i tak dalej. I czy pan sobie wtedy zdawał świadomość, że to się kończy, że wy się dostaniecie do niewoli, czy pan zginie, czy nie żałował pan, że coś takiego było zrobione, czy jak pan w ogóle podszedł do tej sprawy? Gdy się jest w akcji, to się nie myśli dużo o tych sprawach. A chodziło o to, żeby przeżyć i żeby się nie dać. A jeśli chodzi o sam koniec tego, oczywiście myśmy wiedzieli, że byliśmy pewni, że to się kończy naszym końcem. Nie przeżyjemy tego. Świadomość była taka u was. Świadomość, że nie przeżyjemy, bo nie chcieliśmy się dostać do niewoli, bo wiedzieliśmy, że Niemcy nas wtedy rozstrzelają jako bandytów. Ale już pod koniec powstania alianci ogłosili swoim dekretem, że jesteśmy objęci pod ich komendą jako kombatanci. I że wszystkie prawa żołnierskie posiadamy i dlatego oni oczekują od Niemców, żeby nas traktowali jako żołnierzy. No i oczywiście też nie wierzyliśmy w to, że Niemcy to będą honorować. Ale jednak jeśli chodzi o sam koniec powstania dla mnie, to ja byłem bardzo zaskoczony, ja byłem ranny. Miałem postrzał w żołądek i jedno jelite przeszyte kulą udo i tak, ale jakoś tylko szczęśliwym zbiegiem okoliczności, że jeszcze jeden szpital został w Śródmieściu, który właściwie nie był szpitalem, a był hotelem. I w konspiracji to był hotel, mały hotel, który w konspiracji został przeznaczony na szpital i tam już było wszystko przygotowane na taką ewentualność. I oczywiście mnie tylko uratowało to, że był tam doktor, chirurg, który zrobił operację. Zrobił to dobrze, skoro pan i tyle lat jeszcze do tej pory, dobrze się pan trzyma. Operację, tak. I teraz właśnie ciekawy jest ten koniec naszego wojowania. W warunkach kapitulacji. Jednym z tych warunków było, że ranni żołnierze AK będą traktowani tak samo jak ranni żołnierze niemieccy. To znaczy będą odtransportowani w taki sam sposób gdzieś do niemieckiego obozu czy do niemieckiego szpitala takiego dla jeńców. Na dalszą opiekę jakoś. Tak, na dalszą opiekę, że będą traktowani jako żołnierze, jak żołnierze niemieccy. Ten sam prowiant, ta sama opieka. I oczywiście myśmy tego nie wiedzieli wtedy. Ale myślę, proszę pana, że oni przez to, że, bo już front był przecież tak daleko, to już była Warszawa, że oni aliantom ulegli tylko z tego względu, że mieli jakąś świadomość, że przegrają wcześniej czy później. Bo samo powstanie, że oni go, że was pokonali, to jeszcze nie wszystko, prawda? Tak. Więc gdy weszliśmy, gdy nas zaprowadziły, właśnie na noszach zostałem zaniesiony na ten punkt zborny i stamtąd te niemieckie ciężarówki zawiozły nas na dworzec kolejowy, dworzec zachodni to był, czy towarowy, wiecie. I stamtąd był cały pociąg sanitarny niemiecki stał. To były oczywiście wagony towarowe, ale urządzone w środku na 16 osób. I tam nas do wagonu tego przydzielili. W każdym wagonie był niemiecki opiekun, No więc tymi pociągami Niemcy w kierunku Niemiec was tam, dokąd pan tam trafił? Zajechaliśmy za Berlin koło Magdeburga. I jechaliśmy 2 dni i 2 noce. Pierwszy przystanek był w Poznaniu. Tam wyszliśmy na peron, nikt nas nie pilnował. To też byliśmy zdziwieni bardzo.
Z daleka jacyś się kolejarze gdzieś zza innych pociągów tak ukradkiem wyglądali. Nam się wydawało, że to byli Polacy, ale bo myśmy zaczęli śpiewać warszawianki, jak na peronie w Poznaniu wysiedliśmy, śpiewaliśmy warszawiankę. A jak liczna to grupa była w ogóle? O, to było, ja mówię, może z tysiąca osób było, tak. Co, tak nas traktowali, jedzenie, nawet papierosy dostaliśmy. Także poszła pogłoska, że nas wiozą na wymianę jeńców alianckich, niemieckich. W takich wypadkach, gdzie nam się w głowie nie mieściło, że nas tak traktują. Myśmy byli przygotowani na to, że nas podstawią gdzieś nad rowem i strzelą. Tak. No ale to wszystko się skończyło, jak dojechaliśmy do obozu. Tam nas wysadzili i w końcu była rewizja i zaczęło się prawdziwe życie jeńca wojennego za drutami. Pożywienie było pod psem, brukiew i kapusta i kawałek chleba. Także to była niezapomniana podróż, ale no, jednak... Jak długo pan tam w tym stalagu właśnie, w tym obozie? Z tego stalagu ja byłem przeniesiony do stalagu dalej na zachód, koło Bremen i tym właśnie sposobem zostałem na zachodzie, bo się później dowiedziałem, ten stalag został oswobodzony przez naszych oswobodzicieli i wszyscy wrócili do... wszyscy wrócili do Polski stamtąd. Ja na szczęście zostałem na zachodzie, nie miałem do kogo wracać i po co wracać do Polski. Pierwszy raz dopiero wróciłem 4 lata temu, jak już Polska była wolna. Właśnie, jak pan to przyjął? Czy pan w ogóle kiedykolwiek wierzył, że ta walka wasza jednak nie poszła na marne, że po tylu latach dziś się wykorzystuje sam fakt tego, żeście tam walczyli, żeście chcieli zachować inną po prostu Polskę? O, oczywiście, że da. Nigdy nie straciliśmy nadziei, że będzie Polska wolna. Oczywiście przypuszczaliśmy, że ta zimna wojna zakończy się wojną gorącą, ale tak się zakończyła, trudno, nikt tego nie przewidział, nawet najlepsi politycy. W każdym razie to, że powstanie wybuchło i trwało, spowodowało wiele krytyki wśród nas samych i innych. Jednak okazuje się, że to przyczyniło się dużo do... Myślę, do innej mentalności, do myślenia narodu, że jednak tam was dużo zginęło, ale sam fakt, że wyście się zerwali, próbowali to coś tam zmienić, to warto było to. Ja myślę, z tego, co słyszałem od ludzi, którzy byli w Polsce, co czytałem, że jednak to powstanie dodało ducha innym, późniejszym, następnym pokoleniom, może w Solidarności, nie wiem na pewno. Na pewno jakieś ziarno wyście zasiali tam, bo co prawda oficjalnie się o tym nie mówiło, było wręcz przeciwnie krytykowane, bo mnie przynajmniej tak w szkole uczyli, że to było niepotrzebne, że was na świadomość śmierć wysłali i tak dalej. Jednak nieprawda, dziś mówi się z kolei inaczej. Jest jeden skutek był, który dopiero teraz zaczyna wychodzić na światło dzienne, to jest to, że powstanie wybuchło, spowodowało, że Stalin zmienił plany natarcia na dalszej ofensywy i zatrzymał armię rosyjską sowiecką pod Warszawą. A gdyby powstanie nie wybuchło, to Rosjanie by doszli do Odry, powiedzmy na następny miesiąc i zajęli Berlin, zanim alianci by jeszcze z Francji się do Niemiec dostali. I dlatego teraz jest wiadomo, że zachodni alianci zyskali bardzo dużo na tym, że to powstanie zwolniło ofensywę rosyjską i
To ocaliło między innymi również dużo Niemców, bo gdyby Sowieci zajęli całe Niemcy, zanim alianci by zdołali dojść, przejść za Ren, to też by się inaczej skończyło. Niemcy może by byli pod komunistyczną... Czyli ten wschodni imperializm byłby jeszcze dalej. Może nie byłoby w ogóle zachodnich Niemiec. Właśnie teraz, panie Janku, skończymy ten temat. Jest pan w Ameryce już tyleś tam lat. Ja myślę, że pan już się doczeka emerytury. Czy ma pan jeszcze jakieś kontakty z uczestnikami właśnie tych czasów? Tak. O, właśnie tutaj w Newington mieszka dowódca mojego plutonu z powstania. Właśnie, pan wymieni jego nazwisko. Jacek Gonzaga Myszkowski. O, proszę. Tak. Koniecznie prosimy o telefon do niego, spróbujemy się skontaktować, o ile to będzie możliwe. O, ja myślę, że on się chętnie zgodzi. No więc, panie Janku, pan Jan Markiewicz, nie mylę się, prawda? Dziękuję panu za tą obszerną wywiad. Jest pan, no co tu mówić, dużo żywym uczestnikiem tych dawnych czasów, aż się wierzyć nie chce, że aż to 51 lat minęło. Jeszcze raz panu dziękuję w imieniu naszego programu telewizyjnego i na rozmowę zapraszam z drugim powstańcem. Myślę, że pan tego pana tutaj zna, ale to już z nim będziemy rozmawiać. Panu jeszcze raz dziękuję, życzę zdrowia i najlepszego w życiu prywatnym. Dziękuję bardzo i nawzajem również.